Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński, bohaterem dzisiejszego filmu jest Chromebook. Chromebook od Acera, dokładnie model CB5-311. Jest to dosyć fajny komputer, dosyć ciekawy, przede wszystkim bardzo dobrze wykonany. Czym on się cechuje? Mamy 13,3 calowy ekran, całkiem przyzwoity, aczkolwiek jest kilka rzeczy, do których można się przyczepić, mianowicie chociażby kąty widzenia. Nie są rewelacyjne, zmienia się nam troszeczkę barwa, także to jest jeden z takich elementów, które wyszło niestety Acerowi bardzo słabo. Za to dużą zaletą jest to, że ekran jest matowy, w związku z tym praca w pełnym słońcu jest bardzo wygodna i przede wszystkim komfortowa. Ten model komputera, który akurat dostałem do testów, jest wyposażony w matrycę o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 punktów, co powoduje, że dostrzeganie pojedynczych pikseli na ekranie jest naprawdę utrudnione. To, co znajdziemy w środku, to 4 GB pamięci RAM, która w zupełności wystarcza do codziennej pracy i bardzo ciekawy procesor od Nvidii, to jest Tegra K1, jest to czterorodzeniowy procesor o prędkości 2,1 GHz, który oferuje naprawdę świetny komfort pracy, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wewnątrz nie ma typowego systemu operacyjnego, a jest Chrome OS. To jest system operacyjny oparty o przeglądarkę internetową, również produkcji Google'a. Także dosyć fajne, ciekawe rozwiązanie. Ale pozostańmy jeszcze trochę przy budowie tego urządzenia. Mamy dwa porty USB 3.0, po jednej i z tyłu. Mamy również czytnik kart SD oraz gniazdo słuchawkowe. Także nie jest to coś, co powoduje, że komputer jakoś szczególnie wyróżnia się na rynku. Bardzo fajną opcją jest to, że producent, czyli Acer, zdecydował się na wyjście HDMI, dzięki czemu bez problemu podłączymy nasz komputer pod rzutnik czy pod telewizor z takim wyjściem. Ogromną zaletą tego urządzenia jest bateria. W pełnym naładowaniu starcza na około 11 godzin pracy. Poniżej 10 właściwie nie zdarzyło mi się, żeby trzeba było komputer ładować. Producent podaje około 12 godzin, co według mnie jest pewnym naciągnięciem i w dużej mierze zależy od tego, jak użytkownicy z tego komputera korzystają. Ogromną zaletą jeszcze tego urządzenia, dzięki zastosowanej architekturze, procesorowi, ilości pamięci RAM, jest to, że komputer uruchamia się błyskawicznie. Właściwie otwarcie klapy powoduje, że z komputera możemy w dowolnym momencie korzystać. Jeżeli go wyłączymy całkowicie, to też wyłącza się w ciągu kilku sekund. Ponieważ to jest Chrome OS, czyli oparty o przeglądarkę, logujemy się do niego naszym kontem gmailowym. Ja mam akurat konto gmailowe pod własną domeną, ale bez problemu obsługuję. Obsługuję również dokumenty na Google Drive. I tak naprawdę to jest komputer internetowy, czyli bez połączenia z internetem tak naprawdę niewiele możemy zdziałać. Oczywiście to nie jest tak, że on jest w tym momencie bezwartościowy, bo część informacji, które przechowujemy offline w pamięci tutaj urządzenia, jest dostępne. Tak? Mamy dostęp do maili, aczkolwiek tych, które wcześniej ściągnęliśmy. Mamy dostęp do dokumentów, możemy dokumenty edytować również w trybie offline. Także to nie jest tak, że komputer jest wyłącznie urządzeniem online'owym, ale jest na takie przeznaczenie zaprojektowany. Także no nie wyobrażam sobie pracy na Chromebooku, kiedy nie mamy połączenia internetowego, no bo jest bezwartościowy. Ogromną wadą jest to, że wszystkie aplikacje to są aplikacje webowe. Trudno tutaj szukać jakiegoś narzędzia do edycji filmów, czy też jakiegoś zaawansowanego programu do obróbki zdjęć. Wszystko jest bardzo proste i powoduje tak naprawdę, że możemy wykonywać takie bardzo podstawowe czynności. Także dla mnie to troszeczkę za mało. Do pisania tekstów na blogu, bo do tego go przez ostatnie dni testów używałem, jest znakomity, tak? Mogę sobie skadrować dowolne zdjęcie, bardzo fajnie działa panel WordPressa, no bo to jest jednak Chrome, czyli przeglądarka bardzo kompatybilna ze wszystkimi stronami. I ogromną zaletą tego urządzenia jest ta oto tutaj klawiatura. Jest bardzo wygodna, duże klawisze ze świetnymi odstępami, bardzo dobrze reagujące na każde, nawet najdrobniejsze naciśnięcie. No i panel dotykowy, który również obsługuje gesty. Także po całym systemie czy też przeglądarce możemy poruszać się za pomocą gestów. Jeśli chodzi o konfigurację tego urządzenia, to jest banalnie prosta. Po prostu logujemy się swoim kontem gmailowym i korzystamy z komputera. Tak? W rogu mamy niewielkie możliwości wybrania połączenia chociażby Wi-Fi, czy też jego wyłączenia, włączenia, znaczy zmiany tak naprawdę daty czy godziny, ale wszystko jest bardzo proste, tak? I o to tutaj chodzi. To jest komputer, który z powodzeniem może używać dziecko, czy też osoba starsza do przeglądania internetu. Ponieważ mamy w środku czterorodzeniowy, dosyć szybki procesor, odpowiednią ilość pamięci RAM, całkiem dobry ekran o dobrej rozdzielczości, możemy oglądać filmy, możemy czytać dokumenty, możemy je edytować, możemy w ogóle przeglądać sieć i do tego tak naprawdę Chromebook został stworzony. Tak po to, żeby konsumować treści, ewentualnie od czasu do czasu coś na nim napisać. No dla mnie to jest taki troszeczkę bogatszy tablet, bo tablet z klawiaturą. Jeżeli weźmiemy cenę, której on kosztuje około 1200 zł, ta wersja bez Full HD, ta, która jest obecnie w sprzedaży, bo ten egzemplarz, który ja dostałem do testów, będzie dostępny w sprzedaży dopiero w kolejnym roku, czyli 2015. Czekamy tak naprawdę, aż Acer rzeczywiście wprowadzi je na rynek. Ja mam jeszcze drugi egzemplarz w domu z matrycą właśnie nie Full HD, tylko tak zwaną HD, która jest dostępna w sieciach handlowych w tej chwili. I wkrótce pewnie u mnie na blogu, bardziej w formie tekstowej, będzie porównanie obu tych urządzeń, czyli tej wersji z Full HD, jak i tej wersji bez takiej dużej matrycy. One niczym więcej w środku się nie różnią. Czy mogę polecić tego Chromebooka? Myślę, że tak. Tak jak wcześniej mówiłem, dla pewnych grup odbiorców, czyli dla osób starszych, dla osób, które potrzebują komputera głównie do przeglądania internetu, do oglądania filmów na YouTubie. Nie jest to komputer dla osób, które gdzieś sobie, nie wiem, obrabiają zdjęcia, gromadzą te zdjęcia, a tym bardziej obrabiają filmy. Tak więc dla mnie w pewnym sensie ten komputer w wielu przypadkach był niestety bezużyteczny i nie był w stanie zastąpić mojego MacBooka Air, ale do pisania bloga, do przeglądania dokumentów od czasu do czasu, czy po prostu tak wieczorem obejrzeć sobie film, czy też posiedzieć na Facebooku, jak najbardziej się nadaje. 1200 zł, myślę, że to jest przyzwoita cena za to urządzenie, także śmiało mogę polecić, a Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, bo wkrótce kolejne, mam nadzieję, ciekawe recenzje. Do zobaczenia.